Proszę Państwa, tu zadziałała moja wyobraźnia. Jestem na starym rynku w Poznaniu. Widzę betonowe klocki imitujące domino. Te klocki przypominają mi kobiety, które walczą o swoje prawa na całym świecie. Nigdy nie były zrównane z mężczyznami, zawsze stawiano im przeszkody w domu, w pracy i w życiu. I teraz nastała taka chwila. Silna kobieta, kobieta sukcesu, pani Dominika K., stojąca na początku tej układanki, zainicjowała połączenie kobiet w jedność, aby po prostu się nie poddały. I teraz symbolicznie podają sobie ręce, by wspólnie walczyć o swoje dobro w współczesnym świecie. Nie bez powodu domino ułożone jest w urzędach, muzeach, nawet uniwersum. Przechodzi przez prywatne mieszkania, aby w ostateczności dotrzeć w stare koryto Warty, gdzie na małym wzgórzu zostanie odsłonięty pomnik wiedźmy. I tutaj pokazuję, że nie należy kobiet lekceważyć, iść razem z nimi, aby nie doszło do tego, co tu się wydarzyło na tym wzgórzu, gdzie kobieta niewinna była spalona w 1511 roku na stosie. Kiedy domino dotarło do celu, pani Dominika odsłoniła pomnik tej pogardzanej kobiety. Gdy będziesz w Poznaniu, stań przed pomnikiem i zastanów się, jaką drogę, jaką gehennę musiały przeżywać kobiety, aby dojść do stanu takiego, jak jest dziś. Chociaż nie jest to stan jeszcze idealny.